Także proszę Państwa, aż nazbyt dużo mamy tutaj tej naszej kochanej cioci Krystyny Pawłowicz, która broni interesu Polski i bardzo słusznie i bardzo dobrze, bo jak tak można? Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Jak na co dzień realizuję troskę o dobro wspólne, roztropną troskę. Panie, zmiłuj się nad nami, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność się zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Jak długo będą ociężałe Wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu. Wnieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana. Bardzo proszę. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy Twojej i ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Spojrzyj się Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Zapłać za dar wspólnej modlitwy modlił się ksiądz Krzysztof z archidiecezji warmińskiej. Bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich kapłanów, osoby cierpiące, chore i samotne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bóg zapłać księże Krzysztofie. Pozdrawiam także serdecznie i jutro też dobrej, błogosławionej i pełnej radości niedzieli życzę. Za 13 minut północ dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszam do pozostania z Radiem Maryja w miarę możliwości. A teraz już ostatnie dzisiaj wiadomości, a przed północą, jak zawsze, hymn narodowy. Zapraszam na skrót wiadomości z kraju i ze świata. W Przemyślu odbył się ingres nowego ordynariusza księdza arcybiskupa Adama Szala. Zastąpił on dotychczasowego metropolitę przemyskiego, księdza arcybiskupa Józefa Michalika, który przeszedł na emeryturę. We mszy świętej uczestniczyli kapłani, przedstawiciele władzy centralnej i samorządowej oraz licznie zgromadzeni wierni. W czasie mszy odczytano też listy nadesłane z okazji ingresu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, premier Beatę Szydło oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa metropolitę poznańskiego Stanisława Gondyckiego. Uroczystości transmitowała telewizja Trwam. Ksiądz biskup Adam Szal ma 62 lata, pochodzi z Wysokiej Koło Łańcuta. Od 37 lat jest kapłanem. W diecezji znany jest m.in. z tego, że co roku pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i do sanktuariów maryjnych na terenie Podkarpacia. Dwudziestu dwóch profesorów prawa napisało list do prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie pracownika tej instytucji, doktora habilitowanego Kamila Zaradkiewicza. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego ze zdziwieniem przyjęli wiadomość o tym, że prezentowanie własnego zdania w kwestiach dotyczących charakteru rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego może mieć ujemne skutki, czytamy w piśmie. Podkreślili, że list jest wyrazem troski o przestrzeganie w Trybunale Konstytucyjnym podstawowych praw człowieka i wolności obywatelskich. Ulicami Torunia po raz szósty przeszedł marsz pułkownika Witolda Pileckiego, jednego z najsłynniejszych żołnierzy wyklętych. Współorganizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Marsz zgromadził wielu młodych ludzi, wśród nich nie zabrakło studentów toruńskiej uczelni. Ulicami Gdańska przeszło 9 manifestacji. Większość z nich maszerowało pod hasłami obrony rodziny, małżeństwa i tradycyjnych wartości. Organizatorami pochodów są m.in. Krucjata Różańcowa, Ruch Kontroli Władzy oraz kibice motoru Lublin Motorowcy. Władze miasta zezwoliły również na przemarsz Trójmiejskiego Marszu Równości, organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado. Manifestacja środowisk LGBT
spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem organizacji patriotycznych, którzy wyszli na ulicę z kontrmanifestacją. W kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety w Powsinie, nieopodal Warszawy, odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci majora Stanisława Milczyńskiego, pseudonim Gryf. Zmarły 26 stycznia 2016 roku w Toronto, major spoczął na cmentarzu powstańców Warszawy w asyście honorowej Wojska Polskiego oraz przedstawicieli władz państwowych. Major Stanisław Milczyński był wielokrotnie odznaczanym żołnierzem Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim, gdzie był dowódcą kompanii Krawiec. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wyklucza wycofania się z naszego elementarza. Budzący spore kontrowersje darmowy podręcznik został wprowadzony w 2014 roku. Podnoszono wtedy, że ministerstwo pozbawia rodziców wpływu na to, z jakiego podręcznika uczą się ich dzieci. Ministerstwo Skarbu Państwa skierowało do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie sprzedaży akcji spółek Presspublica i Ruch. Podejrzenie dotyczy powstania znacznej szkody majątkowej oraz wiąże się z zaniżoną wyceną udziałów spółek. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak wziął udział w promocji na pierwszy stopień oficerski Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy wyróżnionych zostało 145 funkcjonariuszy, wśród których było 36 kobiet. W sumie awanse na podkomisarza otrzymało 217 policjantów, ale nie wszyscy przyjechali na sobotnią promocję do Szczytna. Po eksplozji na przystanku we Wrocławiu do pracy w tym mieście skierowano dodatkowych 400 policjantów. Polską policję w poszukiwaniach osoby, która podłożyła ładunek, wspierają policjanci z Niemiec, poinformował komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk. Paczka wybuchła w czwartek na przystanku linii 145. Jedna osoba została ranna. Symbole Światowych Dni Młodzieży są już w archidiecezji krakowskiej. Krzyż oraz ikona Matki Bożej, czczona jako wybawicielka ludu rzymskiego, pozostaną tam do lipcowego spotkania Ojca Świętego Franciszka z młodymi. Odwiedzą parafie, szkoły, więzienia, domy pomocy społecznej. Zostaną zaniesione wysoko w Tatry, do Morskiego Oka. Na setkach stacji benzynowych we Francji zaczęło brakować paliwa, ponieważ protesty przeciwko reformie prawa pracy doprowadziły do spadku produkcji w rafineriach. Ponadto blokady dróg organizowane przez protestujących utrudniają dostawy paliw. Przez Francję przetacza się od tygodni fala protestów i strajków w reakcji na forsowanie przez socjalistyczny rząd prezydenta François Hollande'a niepopularnej reformy prawa pracy. Dwaj imigranci z Syrii zaatakowali i ranili Polaka. Jak informują media, do tego zdarzenia doszło we wtorek w centrum handlowym w Görlitz. Syryjscy napastnicy w wieku 18 i 21 lat za pomocą sygnetu zranili Polaka w szyję. Media podają, że pierścień był tak skonstruowany, że można nim było poderżnąć gardło. Został zabezpieczony jako materiał dowodowy. Przyczyny napaści na razie nie są znane. Dochodzenie w sprawie prowadzi już niemiecka policja. Agent Secret Service postrzelił w pobliżu Białego Domu uzbrojonego w broń palną mężczyznę. Wcześniej napastnik nie zastosował się do wezwania, aby rzucił broń, poinformował rzecznik amerykańskiej służby. Mężczyzna został ranny. Po udzieleniu mu pomocy medycznej został przewieziony do szpitala. I tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Nie różnią się jednak naturą, ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą. Wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem. I jak wiemy, Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo. Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca. Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka
na podstawie tekstów Pisma Świętego i Pism Ojców Kościoła. Pozostanie wszakże na zawsze tajemnicą dla nas tutaj na ziemi, w jaki sposób jeden Bóg w naturze może być troisty w osobach, w jaki sposób przy wspólnym działaniu wyróżnić należałoby dzieło odkupienia jako dzieło Syna Bożego. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę synostwo, a trzecią pochodzenie od Ojca i Syna. Dzisiaj wspominamy także świętą Ritę z Kaszy, urodzona w 1380 roku, święta zakonnica, a zmarła w 1457 w Kaszy. W roku 1900 Leon XII ją kanonizował. Była żoną wbrew swojej woli bardzo brutalnego człowieka. Gdy spowodowała jego nawrócenie, mąż został zamordowany przez dawnych mścicieli. Osamotniona wstąpiła do augustianek i tam zasłynęła jako mistyczka. Otrzymała stygmaty korony cierniowej. W ikonografii święta przedstawiona jest w stroju zakonnym, w czarnym habicie i w białym welonie, a z cierniem na czole. Jej atrybutami są dwoje dzieci, krucyfiks, cierni, figa, pszczoły i róża. Dzisiaj także wspominamy świętego biskupa Attona, należał do Walumbrozjanów i przez jakiś czas był generałem tego zakonu. Wspominamy świętą Helenę, żyła w pierwszej połowie V wieku w Auxerre. Także świętą Julię, w 450 roku zmarła jako niewolnica, została sprzedana do Galii, tam ją ukrzyżowano, gdyż nie chciała uczestniczyć w święcie pogańskim. Wspominamy także świętego Joachima de Vedruna, błogosławiony zakonnik, urodzony w Barcelonie, kanonizowany przez, beatyfikowany przez ojca świętego Jana XXIII. Ta zakonnica była, przepraszam, poślubiła Teodora de Ma, z którym miała 9 dzieci, została wdową i za natchnieniem Ducha Świętego założyła zgromadzenie sióstr karmelitanych od miłości, które rozszerzyło na całą Katalonię. Zakładała domy opieki nad chorymi i wychowała dzieci, zwłaszcza ubogie. Była oddana kontemplacji tajemnicy Trójcy Najświętszej. I również wspominamy dzisiaj Piotra z Niebowzięcia i Jana Machado, błogosławieni męczennicy, prześladowani i zabici w Japonii, kanonizowani przez ojca świętego Piusa IX w 1867 roku. Jak najlepsze życzenia pragniemy złożyć wszystkim dzisiejszym właśnie jubilatom i tym, którzy mają dzień imienin, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej, wielu, wielu łask potrzebnych w życiu codziennym. I pragniemy również podziękować ofiarodawcom naszym z Puław przy parafii Bożego Miłosierdzia. Do ofiarodawców należą m.in. pani Anna Sadurska, pan ksiądz Mirosław Rybka, pani Zofia Dżazga, Teresa Longin Sadurska, pani Daniela Młynarczyk, Teresa i Ksawery Ciotucha, pani Zofia Baćkowska, Eugenia Cenkus, Teresa Sikora, Jadwiga Woźniak, Małgorzata Reda, pani Elżbieta Bondel, pan Jan Sadowski, pani Teresa Łągowska, pani Alfreda Kędra, pani Helena Dębiec, pan Waldemar Przykaza, pani Krystyna Kolek, pani Teresa Szewczyk, pani Jadwiga Woźniak, ksiądz Jan Gawroński, pani Teresa Jachecka, Elżbieta Mikulska, Zofia Wójcik. Bóg zapłaci, dziękujemy dla wszystkich. Upominek muzyczny, potem jeszcze przypomnienie naszych kont bankowych i oczywiście zapraszamy na nocne rozmowy w Radzie Maryja do godziny 2 po północy. Tyle było dni,